bardzo się cieszę, że jestem w Tarnowie, to jest przepiękne miasto. Bardzo się cieszę, że Urząd Miasta otwiera się właśnie na tego typu warsztaty. Dla mnie wystąpienia publiczne w biznesie, no to taka podstawa do tego, by ten biznes budować, budować relacje. Wystąpienia publiczne to jest budowanie relacji z drugim człowiekiem, to nie tylko wystąpienie na forum, na przykład przed swoimi pracownikami. No i tutaj są ważne takie właśnie kompetencje miękkie, otwartość, uważność na drugiego człowieka, mowa ciała. Druga edycja e-Business Trip w Tarnowie to doskonała okazja dla lokalnych przedsiębiorców po to, żeby rozwinąć swój biznes. Przedsiębiorcy będą brali udział w warsztatach z wystąpień publicznych. To dzisiaj bardzo poszukiwana i potrzebna kompetencja. W ramach drugich warsztatów dowiedzą się, jak wykorzystać LinkedIn do tego, żeby zbudować sobie społeczność i przez LinkedIn sprzedawać. Przedsiębiorcy będą brali udział także w warsztatach z zakresu badania marki, komunikacji marki, czyli to, jak skutecznie komunikować się ze swoimi klientami. Kolejne warsztaty to warsztaty z zakresu Google i YouTube'a, tak aby mogli poznać, jak te narzędzia wykorzystać w rozwoju swojej firmy w 2020 roku. Jestem początkującym przedsiębiorcą, dlatego każda wiedza na temat pozwalający mi rozwinąć działalność jest dla mnie istotna. I ja mam takie poczucie, że należy nie myśleć schematycznie. I jeśli ktoś mi powie, że w praktyce słuchu na przykład nie sprawdza się Instagram, to ja się nie zgadzam z tym. I uważam, że różne formy promowania swojej działalności mają rację bytu i mają szansę powodzenia. Mówimy o tym, na co należy uważać, co udostępniać, a co lepiej zachować dla siebie i jak to ewentualnie może wpłynąć w przyszłości na nasze życie, ale także o jak zachować bezpieczeństwo, jak dbać o nasze dane, jak stworzyć mocne hasło i nie dać się nabrać w sieci. Chcę dzisiaj powiedzieć, jak wykorzystać sieć społecznościową LinkedIn do budowania kontaktów, do budowania swojej marki, po to, żeby dostać kontrakt, żeby dostać zamówienie od klienta, po to, żeby zbudować świadomość tego, co ja robię, świadomość tego, że mój personalny brand istnieje.